Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem zaszczycony za zaproszenie na to spotkanie, bo bardzo rzadko w tej chwili zdarza się takie połączenie rozmaitych różnych środowisk, szczególnie bydgoskopolskich. Trochę żartem mówię. Ogromnie dziękuję panu księdzu profesorowi, mojemu staremu przyjacielowi z UKSW za ten wstęp, bo ja nie będę musiał zbyt dużo w takiej sytuacji mówić. Skoncentruję się tylko na tej kwestii elementarnej, to znaczy na relacjach między totalitaryzmem a terrorem. I oczywiście nie muszę czytać całej definicji Karla Friedricha, która później została uzupełniona przez Zbigniewa Brzezińskiego, już w porządnej książce, a nie tylko w artykule. Ta definicja jest typowa dla myślenia amerykańskiego lat 50., kiedy trzeba było sobie wyobrazić świat zupełnie inny niż w Stanach Zjednoczonych. Świat, w którym ludzie nie mogli mieć na przykład karabinu w domu. I stąd jest monopol na posiadanie i używanie wszelkiej broni wojskowej. To jest ta definicja, która została powszechnie przyjęta przez ludzi Zachodu, ale pod względem naukowym ona ma mnóstwo rozmaitych różnych niedoskonałości. Jest, jak spojrzymy na ubiegłoroczny numer studiów nad autorytaryzmem i totalitaryzmem, poświęcony właśnie temu syndromowi, to tam zobaczymy, że warto poszukać innych definicji, ale też, mówiąc szczerze, warto krytycznie patrzeć na wszelkie ustalenia teoretyczne, szczególnie sprzed 70 lat. Proszę Państwa, popatrzmy na ten jeden ze wskaźników trzeci systemu terroru. Czy on jest specyficzny, istotnościowy dla totalitaryzmu? Otóż wydaje się, że nie. Terror jest po prostu narzędziem kontroli społecznej w każdej grupie społecznej. Do pewnego momentu użyteczny, w pewnym momencie nie jest użyteczny i tym samym nie może być stosowany. Terror może być stosowany w celu wyeliminowania jednostek lub grup społecznych dążących do powrotu do stanu poprzedniego, wtedy, kiedy się tworzy nowy system. Może być. Ale wcale nie musi, nie musi tak, i nie jest tak w każdym przypadku. Ale często tak bywa. Wchodzą wojska okupacyjne i muszą zastosować terror w takim przypadku, żeby stworzyć tak zwany ład. Ale może też być to terror wobec tych wszystkich, którzy kontestują istniejący od dawna ład lub tworzą się nowy. Stan wojenny albo na przykład przewrót Pinocheta był połączony z dużą skalą terroru. A oprócz tego mamy do czynienia w każdej grupie społecznej, nawet najmniejszej, z możliwością używania terroru. Terror, przekupstwo i szantaż jako sposób utrzymania małych dzieci w elementarnym posłuszeństwie wobec rodziców, dopóki nie dorosną i nie są silniejsi. I wtedy możemy mówić o innym rodzaju terroru, o innym ich upodmiotowaniu. Proszę Państwa, jest jeszcze terror w celu anihilacji ludności, po to, żeby wyczyścić dane terytorium. I ten terror jest stosowany niesłychanie rzadko, ale często jest skuteczny, bo się uzyskuje czyste terytorium po to, żeby mogła zapanować nowa cywilizacja, nowy ład społeczny. Ten sposób
sposób myślenia anihilacyjny. My opanowujemy terytorium i tym samym my musimy go wyczyścić. Był stosowany bardzo często w starożytności, w średniowieczu. A teraz patrzymy na to, co jest w Donbasie, w Mariupolu i widzimy, że mamy podobną sytuację. A oprócz tego strach przed potężną, okrutną, bezwzględną siłą, która jest nie do powstrzymania, niszczy wolę pokoju. I faktycznie mamy do czynienia z tą istotą terroru. Terror ma wywoływać strach w każdym przypadku. Terror jest zatem pewnym środkiem na uzyskiwanie dominacji, hegemonii, władzy, na zmuszenie kogoś do tego, żeby był nam posłuszny. Jest jednym z wielu możliwych mechanizmów do wywoływania posłuszeństwa. Oczywiście tych mechanizmów jest niesłychanie dużo. Tego zatem nie jest cechą istotnościową dla totalitaryzmu. Nie jest. Występuje w wielu różnych miejscach. Może występować we wszystkich reżimach politycznych, nawet również i demokratycznych. Oczywiście wtedy, kiedy mamy do czynienia z masowymi nalotami lotnictwa i anihilacją wielkich miast, to mamy do czynienia już z elementami myślenia i funkcjonowania reżimu totalitarnego. Nie jest to typowe dla reżimu demokratycznego. Ale wtedy, kiedy reżim demokratyczny wymusza posłuszeństwo wobec tych, którzy są jego wrogami, może stosować terror i należy to do typu reżimu demokratycznego. Tym samym terror może być używany dla kreowania i stabilizacji ładu politycznego, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, we wszystkich, nie tylko reżimach politycznych, ale we wszystkich grupach społecznych. W związku z tym jest pytanie, które chyba nas w tym momencie najbardziej interesuje. W jakim stopniu terror jest używany do osiągania celów specyficznych dla totalitarnych? I tutaj odpowiedź musi być połączona z definicją. Jak najbardziej precyzyjną totalitarną. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za ten wstęp, bo ja nie będę musiał wyjaśniać wszystkiego, ale niektóre rzeczy muszę. Totalitaryzm w przeciwieństwie do struktur innych autokratycznych, a więc na przykład autorytaryzmu militarnego i tak dalej, polega na suwerenności aparatu partyjno-państwowego. Czegoś, co jest złączone w jedną całość. A więc tworzy strukturę monistyczną, która nie uwzględnia możliwości istnienia jakichkolwiek innych zorganizowanych struktur społecznych. Do tego dochodzi masowa i sterowana mobilizacja społeczna oraz do tej definicji totalitaryzmu dołożyłem to, o czym słyszeliśmy przed chwilą w przypadku tekstu Erika Vogelina i Alana Besansona, gnoza polityczna. Ona jest starsza niż oświecenie. Ona zaczyna się od manicheizmu. Gnoza polityczna, która jest bardzo często podobna do religii, bo używa tych samych słów. Ale w rzeczywistości istotnościowo jest zupełnie czymś innym. Gnoza polityczna, ta totalitarna, którą znamy jako nową mowę, używa często języka na przykład nacjonalistycznego, socjalistycznego i tak dalej. Ale
istotnościowo jest zupełnie czymś innym. Z jednej strony jest dobro, które my, o którym my wiemy, że jest dobrem i to my ustalamy, co jest dobrem, a z drugiej strony jest to wszystko, co jest złem, bo nie jest z nami, mówiąc najkrócej i najprościej. To rozdzielenie dwóch światów i jednocześnie przypisanie sobie prawa do posiadania prawdy i wiedzy jest najbardziej charakterystycznymi cechami diagnozy politycznej. Ona składa się z podmiotu wyobrażonego, a to katastazm, czyli dążenia, pozbawienia, doczesnego najczęściej i trzeci element, wróg obiektu. W takim przypadku, gdy mówimy o suwerenności aparatu partyjno-państwowego, stosuje się w celu zdobycia władzy. Czesław Miłosz o tym bardzo ładnie napisał. Dąży się do likwidacji wszystkich więzi społecznych niezależnych od aparatu partyjno-państwowego, ale we wszelki możliwy sposób. Jak Cyrankiewicz miał ochotę być grzeczny i posłuszny, to wobec niego terroru nie stosowano. A więc terror był tylko jednym z wielu sposobów dla likwidacji więzi społecznych, a następnie dla utrzymania władzy. Konieczne jest stałe eliminowanie tworzących się więzi społecznych, ale zawsze trzeba dopuszczać swoiste nisze, które występują we wszystkich reżimach politycznych, również i w totalitarnych. Te swoiste nisze, jaskinie, w których ukrywają się ludzie, mogą występować nawet w oficjalnych strukturach. Ale występują. Tak czy inaczej mamy do czynienia z tym szarym światem, do których represje, terror nie dociera, a mimo to one istnieją, mimo to tworzą niezależne struktury. No i jest jeszcze jedna funkcja terroru. Szczególnie teraz to widać, jak się ujawniają archiwa z czasów sowieckich, a przede wszystkim wspomnienia. Chodzi o wymuszenie lojalności dla dominacji lub hegemonii danego odłamu aparatu partyjno-państwowego nad wszystkimi innymi odłamami. Mieczysław Moczar, jak Gierek przyszedł do władzy, tego nie wiedział, dopóki nie stracił stanowiska, ale to jest oczywiście jeden z bardzo niewielkich i bardzo łagodnych form terroru stosowanego w ramach aparatu partyjno-państwowego. To, co się działo w Chinach do rewolucji kulturalnej w Rosji, w Związku Sowieckim, do śmierci Stalina, jest bardzo ładnym przykładem stosowania terroru wewnątrz aparatu partyjnego. Co ciekawe, wtedy, kiedy mamy do czynienia z masową i sterowaną mobilizacją społeczną, terror jest używany zazwyczaj bardzo rzadko. Kubańczyków nikt nie zmuszał do tego, żeby przychodzili na pracę wysłuchiwać 8-godzinnych przemówień Fidela Castro. W tej chwili w Czeczeniu, jeżeli Kadyrow chce występować, to najwyżej rozdaje się ludziom odpowiednie produkty żywnościowe, żeby wykazywali się odpowiednią lojalnością, ale tego przymusu bezpośredniego wprost nie jest możliwe do zawodu na nas wyższy. O wiele ciekawsze jest stosowanie terroru w przypadku kategorii wroga obiektywnego. Wrogiem obiektywnym nie jest ten, kto krzyczy głośno precze Stalina. Ten podlega ewaporacji natychmiast. Natomiast wrogiem obiektywnym jest ten, kto niezależnie od swoich poglądów, postaw i tak dalej, sprzeciwia się, stoi na drodze planom aparatu partyjno-państwowego. Inaczej mówiąc, może być ktoś, kto według naszego rozumienia świata
jest całkowicie lojalny. Natomiast w takim przypadku terror, który spotyka ludzi, których określa się jako wrogowie obiektywni, znikają ze świata społecznego i jednocześnie w ten sposób zwiększa się poziom uległości pozostałej reszty mas, która zresztą jest wciągana do całego systemu donosicielstwa i przyczyniania się do terroru po to, żeby zrealizować swoje malutkie życiowe cele. Pani o tym pisze Aleksandr. Terror jest wielopostaciowy. Może polegać na eliminowaniu pojedynczych osób. Kategorie zawodowe, kułacy na przykład, czy tak zwana burżuazja, a więc okazuje się, że rzemieślnicy, sklepikarze i gajowi w Polsce po wejściu armii sowieckiej byli burżuazją. Aż po cały naród. Tak jak to było w przypadku eliminowania poszczególnych etnosów mieszkających w Gruzji. To samo było z Hołodą na Ukrainie w latach 30. Terror w tym przypadku jest też wielopoziomowy ze względu na rodzaj eliminowania ze świata społecznego. Od izolacji społecznej, ekskluzję z życia zawodowego, zakaz zatrudniania czy wyrzucanie z pracy, wilczy bilet, poprzez uwięzienie, anihilację, aż do ewaporacji, jak to pięknie opisał George Orwell. Ale chodzi przede wszystkim o tą funkcję terroru. Wywoływanie poczucia bezradności. Ja nic nie mogę zrobić. Nic nie jestem w stanie zrobić, bo ja nie mam żadnej siły. Poprzez strach. I to strach taki obezwładniający. Ja muszę się całkowicie podporządkować. Proszę popatrzeć na opowiadania o tym, jak funkcjonowali komuniści w systemie łagrów, już będąc traktowani jako wrogowie obiektywni, aż po syndrom sztokholmski. I to syndrom sztokholmski w niesłychanie silnej postaci. Proszę Państwa, jakie są konkluzje? Terror nie jest cechą istotnościową totalitaryzmu, niezależnie od tego, jaką definicję totalitaryzmu byśmy przyjęli. Natomiast pełni o wiele większą rolę niż w jakichkolwiek innych reżimach politycznych. Bo on jest użytecznym narzędziem do realizowania istotnościowych cech totalitaryzmu. Po to, żeby w ogóle ten system mógł powstać, musi on niszczyć więzi społeczne, a terror do tego się lepiej nadaje niż wiele innych narzędzi. Dalej. Jest narzędziem eliminacji wrogów, przeciwników i niezwolenników reżimu. Ja to specjalnie rozróżniam, po to, żebyśmy wiedzieli, na czym polega problem. Jedna z najnowszych, jeszcze przed wojną, anegdot rosyjskich jest mniej więcej taka. Tatusiu, gdzie my jedziemy tym wagonem towarowym? Do jakiego obozu koncentracyjnego? Nie wiem, synku, nie zajmuję się polityką. To jest ta kategoria niezwolenników reżimu. Terror zwiększa poziom strachu, bezsilności, lojalności, posłuszeństwa, podporządkowania i tego, co możemy nazwać niechęcią do krytycznego myślenia. Bo jeżeli jesteśmy przekonani, że nic nie możemy zrobić,
to najczęściej się maksymalnie wycofujemy po to, żeby zapewnić sobie chociażby środki wewnętrzne bezpieczeństwa. To stabilizuje kopalnię tamtą na ziemi i układ sił wewnątrz aparatu partyjno-państwowego. I jednocześnie powoduje, że można mówić w rzeczywistości o istnieniu tego reżimu jako totalitarnego, bo bardzo często jest takim zewnętrznym wyrazem istnienia totalitaryzmu. Wtedy, kiedy wypłupuje się dany rodzaj gnozy politycznej, kiedy już nie można uruchamiać na masową skalę ludzi po to, żeby popierali na wiecach i placach istniejący system, żeby stawali się częścią tego systemu. Wtedy, kiedy ludzie uzyskują podmiotowość, terror przestaje pełnić swoją funkcję, staje się kontrskuteczny. Nieprzypadkowo śmierć Stanisława Piasa i śmierć księdza Popiełuszki były takimi kamieniami milowymi, które powodowały przekonanie tego starego, rozpadającego się reżimu politycznego, że terror nie jest już możliwy do zastosowania, bo przynosi kontrrezultaty. Stąd też warto obserwować, czy dane reżimy polityczne stosują terror, czy nie. Ale to nie oznacza, że jest to istota totalitaryzmu. Bardzo serdecznie dziękuję.